Z roku na rok na świat przychodzi coraz mniej dzieci, w ubiegłym roku spadek narodzin odnotowano we wszystkich województwach. Według Głównego Urzędu Statystycznego, chcąc uzyskać poziom zastępowalności pokoleń w naszym kraju, współczynnik dzietności powinien wynosić co najmniej 2100. Oznacza to, że każda kobieta w wieku rozrodczym powinna urodzić nieco więcej niż dwójkę dzieci. Tymczasem z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. Obecnie współczynnik dzietności wynosi 1,3. Porodów w każdym kolejnym roku jest coraz mniej. W 2020 roku porodów odnotowaliśmy 30 5 tysięcy w Wielkopolsce, rok wcześniej 37 tysięcy, a jeszcze dwa lata wcześniej 39 tysięcy. Mówi Mikołaj Woźniak z Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak dzieje się we wszystkich województwach, nie tylko w Wielkopolsce. Mimo polityki prorodzinnej obecnego rządu w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Według ekspertów tendencji spadkowej nie da się zatrzymać w ciągu roku czy dwóch. Malejąca dzietność to problem Polski, który Rozpoczął się już dobre 30-40 lat temu. Zauważa profesor Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Sztandarowy program rządzących, A więc 500, zaktywizował rodziny, zlikwidował ubóstwo, ale nie wpłynął znacząco na wzrost urodzeń. Gdyby nie ten program, spadek dzietności w Polsce byłby jeszcze bardziej poważny. I mielibyśmy dzisiaj jeszcze większy problem. Wyjaśnia profesor Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Rządzący uruchamiają kolejne programy służące rodzinie. Od tego roku działa zerowy PIT dla rodzin 4+. Jest też rodzinny kapitał opiekuńczy. Brakuje jednak promocji instytucji, jaką jest rodzina. Rzeczywiście w kontekście promowania, pokazywania rodziny jako wartościowego wyboru życiowego, a wcześniej też małżeństwa jako, jako atrakcyjnej... E... Szczęściodajnej drogi życiowej mamy bardzo dużo do zrobienia. Dodaje profesor Michalski. W Polsce przeciętny wiek, w którym kobieta rodzi pierwsze dziecko, jest poniżej średniej w Unii Europejskiej i wynosi 28 lat.